razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte padło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiata, może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Poetka i eseistka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 1996. Urodziła się 2 lipca 1923 roku w Bninie pod Poznaniem. Według metryki, bo rodzinne przekazy wskazują kurnik, związana całe życie z Krakowem, zmarła tamże 1 lutego 2012 roku. Najbliższe otoczenie zapamiętało ją jako osobę skromną, ceniącą spokój. Nie uznawała pytań ingerujących w czyjąkolwiek prywatność, ani nie uważała za stosowne mówić o sobie. Źle znosiła wszelkie ostentacje czy celebry, stąd też ogłoszenie jej laureatką Literackiego Nobla, kiedy to w miesiąc musiała udzielić więcej wywiadów niż przez całe poprzednie życie. Stanowi w jej życiu cezurę nazywaną przez przyjaciół tragedią sztokholmską. 16 listopada 2022 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował, że z okazji stulecia urodzin poetki Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Zawsze, kiedy piszę, mam uczucie, jakby ktoś za mną stał i stroił błazeńskie miny. Dlatego bardzo się pilnuję i unikam, jak mogę, wielkich słów. Trzy słowa najdziwniejsze, kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk. Omijałam kałuże, zwłaszcza te świeże, po deszczu. Która z nich przecież mogła nie mieć dna, choć wyglądała jak inne. Stąpnę i nagle zapadnę się cała. Zacznę wzlatywać w dół i jeszcze głębiej w dół, w kierunku chmur odbitych, a może i dalej. Potem kałuża wyschnie, zamknie się nade mną, a ja na zawsze zatrzaśnięta. Gdzie? Z niedoniesionym na powierzchnię krzykiem. Dopiero później przyszło zrozumienie. Nie wszystkie złe przygody mieszczą się w regułach świata i nawet gdyby chciały, nie mogą się zdarzyć.
twarze, miliardy twarzy na powierzchni świata. Podobno każda inna od tych, co były i będą. Ale natura, bo kto ją tam wie, może zmęczona bezustanną pracą, powtarza swoje dawniejsze pomysły i nakłada nam twarze, kiedyś już noszone. Może ci mija Archimedes w dżinsach, caryca Katarzyna w ciuchu z wyprzedaży, któryś faraon z teczką w okularach, wdowa po bosym szewcu z malutkiej jeszcze Warszawy, mistrz z groty Altamiry, z nóżkami do zoo, kudłaty wandal w drodze do muzeum, pozachwycać się trochę. Jacyś polegli 200 wieków temu, 5 wieku temu i pół wieku temu. Ktoś przewożony tędy złoconą karetą, ktoś wagonem zagłady. Montezuma, Konfucjusz, Nabuchodonozor, ich piastunki, ich praczki i Semiramida, rozmawiająca tylko po angielsku. Miliardy twarzy na powierzchni świata. Twarz twoja, moja, czyja, nigdy się nie dowiesz. Może natura oszukiwać musi, i żeby zdążyć, i żeby nastarczyć. I zaczyna łowić to, co zatopione w zwierciadle niepamięci. Albo nie istnieli. Na wyspie? Albo nie na wyspie. Ocean? Albo nie ocean. Połknął ich? Albo nie. Czy było komu kogoś słuchać kogo? Czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko? Albo nic. Tam? Albo nie tam. Miast 7 stało. Czy na pewno? Stać wiecz nie chciało. Gdzie dowody? Nie wymyślili prochu? Nie. Proch wymyślili? Tak. Przypuszczalni? Wątpliwi. Nie zawarci w powietrzu, ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozwać do przestróg. Meteor spadł. To nie meteor. Wulkan wybuchnął. To nie wulkan. Ktoś wołał coś. Niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie. Życie na poczekaniu, przedstawienie bez próby, ciało bez przymiarki, głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. O czym jest sztuka, zgadywać muszę wprost na scenie. Słabo przygotowana do zaszczytu życia. Narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Nie do cofnięcia słowa i odruchy, niedoliczone gwiazdy. Charakter jak płaszcz w biegu dopinany. Oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu. Albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć. A tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam. Z chrypką głosie, bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami. Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin, składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie, stoję wśród dekoracji i widzę, jak są dokładne. Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili, bo zapalane zostały najdalsze nawet mgławice. Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. I cokolwiek uczynię,
zmieni się na zawsze w to, co uczyniłam. Zdejmujesz. Zdejmujemy. Zdejmujecie. Płaszcze. Żakiety. Marynarki. Bluzki z wełny. Bawełny. Elano bawełny. Spódnice. Spodnie. Skarpetki. Bieliznę. Kładąc. Wieszając. Przerzucając przez oparcia krzeseł. Skrzydła parawanów. Na razie. Mówi lekarz. To nic poważnego. Proszę się ubrać. Odpocząć. Wyjechać. Zażywać w razie gdyby. Przed snem. Po jedzeniu. Pokazać się za kwartał. Za rok. Za półtora. Widzisz. A ty myślałeś. A myśmy się bali. A wyście przypuszczali. A on podejrzewał. Czas już wiązać. Zapinać drżącymi jeszcze rękami sznurowadła. Za trzaski. Suwaki. Klamerki. Paski. Guziki, krawaty, kołnierze i wyciągać z rękawów, z torebek, z kieszeni, wymięty, w kropki, w paski, w kwiatki, w kratkę, szalik o przedłużonej nagle przydatności. To jest ten dzidziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów. Może wyrośnie na doktora praw? Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? Czyja to rączka, czyja? Uszko, oczko, nosek, czyli brzuszek pełen mleka. Nie wiadomo jeszcze. Drukarza, konsyliarza, kupca, księdza. Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub? Może z córką burmistrza? Któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? A któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek. Kiedy rok temu przychodził na świat, nie brakło znaków na niebie i ziemi. Wiosenne słońce w oknach pelargonie, muzyka katarynki na podwórku, pomyślna wróżba w bibułce różowej. Tuż przed porodem proroczy sen matki. Gołąbka we śnie widzieć, radosna nowina. Tegoż schwytać przybędzie gość długo czekany. Puk, puk, kto tam? To stuka serduszko Adolfka. Któż to jest ten dziedziuś w kaftaniku? Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka, chłopczyna chwalić Boga i odpukać zdrów. Podobny do rodziców, do kotka w koszyku, do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. No, nie będziemy chyba teraz płakać.
fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk. Atelier Klinger, Grabenstrasse Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, uczciwi sąsiedzi, woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk i ziewa nad zeszytami. Któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? A 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 któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? Jesteśmy dziećmi epoki, epoka jest polityczna. Wszystkie wasze, nasze, wasze dzienne sprawy, nocne sprawy to są sprawy polityczne. Chcesz czy nie chcesz? Twoje geny mają przyszłość polityczną. Skóra – odcień polityczny. Oczy – aspekt polityczny. O czym mówisz, ma rezonans. O czym milczysz, ma wzmowę, tak czy owak polityczną. Nawet idąc zborem lasem, stawiasz kroki polityczne na podłożu politycznym. Wiersza polityczne też są polityczne, a w górze świeci księżyc, obiekt już nie księżycowy. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Jakie pytanie? Odpowiedz, kochanie. Pytanie polityczne. Nie musisz nawet być istotą ludzką, by zyskać na znaczeniu politycznym. Wystarczy, że byłbyś ropą naftową, paszą treściwą czy surowcem wtórnym. Albo i stołem obrad, o którego kształt spierano się miesiącami. Przy jakim pretraktować o życiu i śmierci? Okrągłym czy kwadratowym? Tymczasem ginęli ludzie, zdychały zwierzęta, płonęły domy i dziczały pola. Jarzmy po czasach zamierzchłych i mniej politycznych. Od ponad roku jest się na tym świecie, a na tym świecie nie wszystko zadbane i wzięte pod kontrolę. Teraz w próbach są rzeczy, które same nie mogą się ruszać. Trzeba im w tym pomagać. Przesuwać, popychać, brać z miejsca, przenosić. Nie każdy tego chcą. Na przykład szafa, kredens, nieustępliwe ściany, stół. Ale już obrus na upartym stole, jeżeli dobrze chwycony za brzegi, objawia chęć do jazdy. A na obrusie szklanki, talerzyki, dzbanuszek z mlekiem, miseczka, aż trzęsą się z ochoty. Bardzo ciekawe, jaki ruch wybiorą, kiedy się już zachwieją na krawędzi. Wędrówkę po suficie, lot dookoła lampy, skok na parapet okna, a stamtąd na drzewo. Pan Newton nie ma jeszcze nic do tego.
niech sobie patrzy z nieba i wymachuje rękami. Ta próba dokonana być musi i będzie. Нічого двічі не стається і не станеться. З тієї причини зродились ми без змінь і помремо без рутини. Ти чого лиха година, сієш марний страх невчасно, існуємо, тож минемо, ми минемо, це прекрасно. Był klucz i nagle nie ma klucza. Jak dostaniemy się do domu? Może ktoś znajdzie klucz zgubiony, obejrzy go i cóż mu po nim? Idzie i w ręce go podrzuca, jak byłkę żelaznego złomu. Z miłością, jaką mam dla ciebie, gdyby to samo się zdarzyło, nie tylko nam, całemu światu, byłaby ta jedna miłość. Na obcej podniesione ręce żadnego domu nie otworzy i będzie formą, niczym więcej, i niechaj bdza się na nią stworzy. Nie z kart, nie z gwiazd, nie z krzyku pawia, taki horoskop się ustawia. Która godzina? Tak, jestem szczęśliwa. I brak mi tylko dzwoneczka u szyi, który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz. Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr, wieża ziewnęła jak lew wielką bramą na skrzypiących zawiasach. Jak to? Zapomniałeś? Miałam na sobie zwykłą szarą suknię, spinaną na ramieniu. I natychmiast potem niebo pękło w stu błysku. Jakże mogłam wejść? Przecież nie byłeś sam. Ujrzałem nagle kolory z przedistnienia wzroku. Szkoda, że nie możesz mi przyrzec. Masz słuszność. Widocznie to był tylko sen. Dlaczego kłamiesz? Dlaczego mówisz do mnie jej imieniem? Kochasz ją jeszcze? O tak. Chciałbym, żebyś została ze mną. Nie mam żalu. Powinnam była domyślić się tego. Wciąż myślisz o nim? Ależ ja nie płaczę. I to już wszystko? Nikogo jak ciebie. Przynajmniej jesteś szczera. Bądź spokojny. Wyjadę z tego miasta. Bądź spokojna. Odejdę stąd. Masz takie piękne ręce. To stare dzieje. Ostrze przeszło, nie naruszając kości. Nie ma za co, mój drogi, nie ma za co. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, która to godzina. Co innego cebula. Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą na wskroś cebula. Do stopnia cebuliczności. Cebulasta na zewnątrz, cebulowa do rdzenia, mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia. W nas obczyzna i dzikość, ledwie skórą przykryta. Inferno w nas interny, anatomia gwałtowna. A w cebuli cebula, niepokrętna jelita. Ona wielekroć naga, do głębi i tym podobna. Byt niesprzeczny cebula, udany cebula twór. W jednej po prostu druga, w większej mniejsza zawarta, a w następnej kolejna, czyli trzecia i czwarta. Dośrodkowa fuga, echo złożone w chór. Cebula to ja rozumiem, najnadobniejszy brzuch świata. Sam się aureolami na własną chwałę oplata. W nas tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. I jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości.
Od szczęk do pięty, wszedł na pięty, oliwne na nim firmamenty. Ten tylko może być wybrany, kto jest jak strucla zasupłany. Z niedźwiedziem bierze się za bary, groźnym, chociaż go wcale nie ma. Trzy niewidzialne jaguary padają pod ciosami trzema. Rozkroku mistrz i przykucania. Brzuch ma w 25 minach. Biją mu brawo. On się kłania na odpowiednich witaminach.